Siema. Siemano. Jestem Adriano. Kim jesteś? Opowiadaj. Masz taki nick Podróżnik Jezusa. Mam taki, nie? A no tak, mam nick. Bo wiesz co, muszę zmienić nazwę po prostu. Ale to czemu taki dałeś? Bo coś z tego było, a teraz to tak na luzie robię content. Taki wiesz, youtuber, no na luźno, no nie kontencik, wiesz. No dobra, też... dobra, rozumiem. A powiedz mi ten, ale to coś chciałeś z Jezusem robić, czy co? A czemu o to pytasz? No nie wiem, no bo taka nazwa, no to wiesz, no to taki no? Temat zaczepny. Taka nazwa to taki temat zaczepny. Aha, no spoko, spoko. Spoko, a ty kim jesteś? Kim jestem? No, pytasz ogólnie, co robię na TikToku w życiu, czy w jakim sensie? No, oczywiście, nie wiem, jakoś zajmujesz w mediach coś, nie? Znaczy, no ja jestem ten, nazywam się Adriano Zalewski generalnie, no, z wykształcenia jestem psychologiem, socjoterapeutą, ale... robię marketing ciekawych ludzi, imprez medialnych, nie wiem, jakieś tam produkcje robię, wiesz, też. A, spoko. Spoko, spoko. Ekipą się jarasz? Co? Ekipą się jarasz? Puszczam muzykę po kolei, jak leci. A co ci się w ekipie podoba, powiedz? Ja wiem. Ojej. Musiałbym się zastanowić. Ogólnie kiedyś jak ten, jak co miałem, jak był taki czas, gdzie właśnie z Pateckim się poznałem i tak jakoś. Tak jakoś. A Patecki to kto to jest? Bo, wiesz co, bo mi świat internetu jest taki mniej znany, nie? Jeżeli chodzi o tych ludzi, rozumiesz? Bo ludzi telewizji, gazet czy radia to tak, ale internetu to tak trochę nie do końca, nie? W tym znaczeniu. Ale nie piszcie, że fajnie tańczę. Kurde, 11,5 tysiąca polubień. No to już w sumie youtuber już od kilku lat, więc tylko nowe konto. TikToker w sumie. TikToker, youtuber. No dobra, a co robisz w życiu ty? No zajmuję się YouTube'em, no. Czy masz swój kanał na YouTubie? No. A jak się znajdę? Nyo. Nyo. N-Y-O. Czekaj, muszę YouTube'a odpalić drugiego, bo tutaj mam muzykę ściszoną. N-E-O, tak? Nie. Y. N-Y-O. Nigdy nie chciałem być cię. Trzy. Toczy się wolno jak mecz. Upadałem, żeby powstać. Stałem, lecę po cel. Okej. Okay. A powiedz mi, a jak to jest, że w sumie nie widać na YouTubie? Tak zaglądam, bo telefon tak mi stoi, wiesz. Ale jak to jest, że nie widać na YouTubie? Ile masz na przykład obserwujących? To jak to zrobiłeś? Zatkałem. Ten ukryłem. Ukryłem. A powiesz mi, jak to zrobić? A co, też nie chcesz siebie... Tak, bo nie, buduję artystę, który... Mamy nowy kanał i generalnie no fajnie by było nie widzieć. Jak to zrobić technicznie? Od razu to zrobię, jak mi poinstruuję. Wejdź na swój... W sensie, po prawo masz to małe zdjęcie, no nie? Masz tak. Powiadomienia, jest to zdjęcie, tam pisze... Your channel, poczekaj, bo ja mam po angielsku, twój kanał. Ja mam po polsku. YouTube Studio, no nie? Masz. Wbijasz na YouTube Studio. No. Ej, ty tak trochę z tym kapeluszem, jak też właśnie taki podróżnik. Ogólnie też. No ja cały czas podróżuję generalnie, nie? No dobra. Ja to tam właśnie też jestem podróżnik. Dobra, masz cały ten channel dashboard, czyli po prostu masz. Poczekaj, ja wezmę na polski. Tu mam otwórz statystyki, wypróbuj, prześlij film. Nie, masz na dole. Jak masz na imię w ogóle? Seba. Masz na dole, po lewo, ustawienia pisze ci. Po lewo, na dole. Tam są ustawienia, a na dole wyszli opinie, uwagi. Tam są... No dobra. Ustawienia mam, no i co?
No klikasz w te ustawienia i masz, wyświetliło ci się takie okienko ustawienia, pisze po lewo, no. No i wchodzisz, czekaj, bo ja pomyślę chwilę, tutaj masz ogólny, masz kanał, no nie? Które wybieram? Prześlij domyślnie, uprawnienia, masz to? Tak. No i wchodzisz w zakładkę kanał, potem zaawansowane ustawienia, tylko czekaj, czy ja... liczbę osób subskrybujących, tak, dobrze pamiętam. I ustawienia, uprawnienia, wejść, czy gdzie mam wejść? Jak wszedłeś po lewo w ustawienia, no nie? To miałeś... Wszedłem, ale trzeba wybrać. Takie okienko, masz ogólny kanał, prześlij domyślnie i wbijasz na kanał. Kanał klikasz. No mam, no i co? No jak klikniesz na kanał, to tam są zaawansowane ustawienia. Okej, okay. No i? No i te zaawansowane ustawienia. Subskrybujący twój kanał, to odznaczyć. Jeżeli nie chcesz, to się to odznacza i dziękuję bardzo. Ale to jest lepsze czy gorsze? Co? Ale no, dla znanego artysty, który buduje swój kanał, to chyba jest to lepsze, nie? No nie wiem, zależy. Chyba... W sensie mi zawsze mówili, że nie, no nie? Ale na początek... Nie wiem, na początek może ukryć, no nie? Nie wiem. Nie. Dobra, spróbujemy, zobaczymy. Wpisz sobie Adamo Rudnik na YouTubie. Zawsze potem można, wiesz, to anulować, no nie? Zobacz, czy widzisz i subskrybuj. Poczekaj chwilę, subskrybuj. A jak? Wy też widzowie, już szybciutko. Adam Rudnik, subskrybuj. Typowa akcja. Weź do kogoś na TikTok, ktoś kto ma widzów. Nie no, ale to śmieję się, spontanicznie przecież to robimy, nie? Ale jak zauważyłem, że nie masz tego, nie widziałem wcześniej tego, nie? Że tak można. A jak masz? Adamo Rudnik. To nie ja, to jest kanał mojego artysty. Adamo Rudnik. A, spoko. Rudnik. Dobra. Adamo Rudnik musisz pisać. No, spoko, ale to chyba to nie ty. No to nie ja, no to jest on, patrz. To jest mój artysta, którym się zajmuję, tak? No nie gadaj, że ten co... Nie gadaj takich. Aha. Czekaj, bo poszło ten. No to... No, a co nie gadaj, że w jakimś sensie nie gadaj? Czekaj, bo mi się kurde ten telefon ten... Po prostu tego. Co nie gadaj, w sensie co, coś nie tak, czy o co chodzi? Ja nie uwierzę. Ale to coś ci w Rudniku nie pasuje, bo nie, jakby nie rozumiem jakby przekazu. Nie uwierzę, że się z tą osobą znasz. No to jest mój artysta, którego prowadzę na wyłączność. A no spoko, no dobra. Weź się zajmuję managementem, nie? Ale co, nie lubisz go, czy co? Nie, spoko, akurat go lubię. Spoko jest. No ale dobra, jest. Jest łapa. No dobra, ale poczekaj, bo łapa łapą, ale generalnie to chciałem zobaczyć, czy lubisz te subskrypcje, nie? Znaczy, czy widzisz te subskrypcje? Ilość. Czy dobrze ustawiłem? O kurde, czekaj. Przypadkowo ten. No już nie widzę, a było widać. Czy nie widać? Okej, okay, no to jest dobrze. No to dobra. No bo wiesz, bo chodzi o to, że my budujemy nowy kanał, bo najlepszy przekaz mieści nie istnieje jako zespół, tak? Bo on był liderem tego zespołu. I temat jest taki, że wiesz, budujemy teraz nową markę. Gdyby nie pandemia, to byśmy już byli, wiesz, na rynku konkretnie. No ale no wiadomo, no musimy to odczekać, nie? Aż to minie i wtedy wejdziemy i zrobimy to, co chcemy zrobić. No dobra, ale powiedz coś o sobie, daj się poznać. O ja. Co chcesz wiedzieć? Ja sobie włączę muzykę po cichu, dobra? Tak, żeby cię słuchać i ten, spoko? Dobra, ja wrócę do tego twojego kanału, bo to mnie interesowało, wiesz, tutaj co robisz na twoim kanale. Nie wiem, to nie spadło. Sam zacząłem tu życie jak gwiazda, musiałem pokonać... Sorry. Tak dla widzów, dla beki. Okej. Okay. Wiesz. A jaki masz kontent na TikToku? To pogadajmy jeszcze 2 minuty i ja uciekam. Jaki masz kontent na TikToku? Kontent na TikToku?
Różne, no to wejdź po prostu, możesz wejść na TikToka, tam jest rozrywka bardziej, no nie rozrywka. Dobra, to słuchaj, to zróbmy tak, zaobserwujmy się, ja zaobserwuję ciebie, ty zaobserwuj sobie mnie. No. Ja ciebie zaobserwowałem. Jest, follow. Sprawdzimy sobie, co robimy, słuchaj, a ja ten, może innym razem pogadamy. Dzięki za to, bo mi tu pomogłeś, bo to w takiej przy okazji wyszło. Pozdrawiam twoich widzów, jak chcecie, to wbijajcie do Adriano. Natomiast ja się na moment rozłączę, bo chciałem rozkręcić live'a, a miałem bana, wiesz, wczoraj. Bez sensu w ogóle, słuchajcie, dlatego że pokazywałem filmy, które są moją własnością. Na... A gdybym to TikToka, to nikt by tego nie banował, nie? No, natomiast dobra, bo widzę, że masz tam swoją jazdę, nie, wiesz, coś tam robisz. No ale dzięki, że tutaj pomogłeś, miło i do usłyszenia, nie następnym razem. Siema. No pa, pa, cześć.